Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z newsami. Ostatnio Plarium strasznie miesza z tymi podwójnymi szansami różnymi. Ostatnim razem mieliśmy w sumie nawet poczwórne podwójne szanse, bo i w piątek były jedne, w sobotę inne, w niedzielę inne, a w poniedziałek jeszcze zupełnie inne. Pierwszy raz na mitycznych czempionów. Także generalnie powiem Wam, że ja już się pogubiłem w tej rotacji i nie wiedziałem nawet, co w ten weekend nas czeka. Ale w końcu tutaj poinformowali nas, dali nam informację o tym, jakie podwójne szanse będą w ten weekend, ale oczywiście nie robiłbym filmu, gdyby to nie wiązało się z czymś ekstra. I tutaj o tym Wam opowiem. No więc do rzeczy. Ostatnio tak mieliśmy te wielokrotne podwójne szanse. W ten weekend będą to Ancient Shardy, więc jeżeli macie jakieś Ancient Shardy, no to przez ten weekend tutaj będą zwiększone szanse, tak? Czyli tutaj te bazowe szanse na trafienie legendy z Ancient Sharda wzrosną do 1%, a na epika do 16%. Więc tak to będzie wyglądać. No ja mam troszkę niewiele, ponieważ w ubiegły weekend otwierałem akurat właśnie Ancient Shardy, robiąc Summon Rush pod, no bo idę tutaj po Tormina. Więc tutaj będą podwójne szanse i to, co się pojawiło też dzisiaj, to jest Winter's Path. Startuje za niecałe 19 godzin, licząc od momentu, kiedy to nagrywam. No i to też jest, wchodzi w Yuletide Titan Event, więc tutaj pewnie będzie sporo punktów, tych Snow Points pod Titan Event do zgarnięcia. Moje przypuszczenie jest takie, że to nam zastąpi standardowy Champion Chase. I tutaj będziemy nabijać punkty, między innymi otwierając szardy. Pewnie potem będzie też farmienie dungeonów ostatnio. To jest ich preferowane zdobywanie punktów w tych różnych Heroes Path. Więc tak jest moje podejrzenie. Na pewno nie zrobią Winter Path, gdzie będziemy nabijać punkty shardami i jednocześnie Champion Chase. Ono, tego na pewno nie zrobią. Nie pozwolą nam czerpać dwa razy nagród z tych samych shardów. Nie, na to nie mamy co liczyć. No ale ostatecznie przekonamy się jutro, kiedy to już wystartuje. W sumie mamy tutaj tylko książkę, mamy shardy, więc nie spodziewam się tam żadnych szczególnych niespodzianek, jeśli chodzi o nagrody. Mam nadzieję, że będzie to wyglądać w miarę przyzwoicie. No i na koniec jeszcze pomówmy o tym, co specjalnego będzie towarzyszyło podwójnym szansom, ponieważ będzie to 10x na naprawdę bardzo dobrego czempiona. Czempiona, którego nie mam, a którego bardzo bym chciał mieć, bo widziałem naprawdę ciekawe teamy, czy to na Clan Bossa, czy to może nie solujące, ale robiące w duecie najwyższe poziomy dungeonów hard. Nie wszystkich, ale w niektórych i chętnie bym to sprawdził. I to będzie tutaj Sylvan Watchers i jest to Elva Autumnborn. Ona przy okazji, zobaczę tylko, czy to będzie trwało tyle samo. Zazwyczaj to trwa jeden dzień krócej. Tak, i tym razem tak samo jest. 10x na Elwę rozpocznie się w piątek, tak samo jak 10x, ale skończy się dzień wcześniej, więc jeżeli ktoś nie chce walczyć o LB, nie chce zwiększonych szans na tego czempiona, to może poczekać z shardami do niedzieli i wtedy już tego nie będzie. A co ona tutaj potrafi? Ma naprawdę bardzo dobre staty, wysoki defense, dobre HP, jest bardzo szybka. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i wrzuca duży continuous heal na dwie tury na czempiona, który ma najniższe HP. Na A2 tutaj mamy 100% szans na usunięcie wszystkich debuffów z naszych czempionów. Jednocześnie wrzuca na nas block debuffs i increase speed na dwie tury. I to są tylko 3 tury cooldownu. Bardzo rzadko mamy w grze usunięcie debuffów i wrzucenie na block debuffs na wszystkich na 3-turowym cooldownie. Także bardzo dobry ruch. I tutaj mamy A3. Wskrzesza jednego czempiona, daje mu 40% HP i połowę turn meter. Potem umieszcza Increase Defense i Increase Attack na tym czempionie na dwie tury. Także mamy od razu wzmocnienie defensywy, ale może być też ofensywy, tak, jeżeli to jest czempion defense based. A jeżeli to jest nuker,
typu atak, no to też dostaje increase attack i może mocniej uderzyć. 3 tury cooldownu. I na koniec bardzo dobry pasyw. Leczy każdego naszego czempiona o 10% ich max HP na początku ich tury. Czyli mamy takie pasywne leczenie za każdym razem, jak nasz czempion się ruszy, to się leczy. Dodatkowo wrzuca Perfect Veil na jedną turę na czempionie, który ma najniższe HP na końcu swojej tury, czyli jak Elva zakończy ruch, to wrzuca Perfect Veil na czempiona z najniższym HP. Zazwyczaj jest to nuker, więc tutaj możemy dodatkowo naszego nukera chronić. No i tylko ataki AoE go wtedy dosięgną. I na koniec aura zwiększa speed we wszystkich miejscach o 19%. Także fajna aura do tego. To jest naprawdę bardzo fajny champion. Chciałbym ją mieć, mimo że mam dużo supportów, to Elwę na pewno bym wykorzystywał. Także ja będę otwierać szardy, coś tam sobie kupię za dżemy. Będę otwierać te szardy już w piątek, więc spodziewajcie się filmu. A na koniec jeszcze dodatkowa informacja, ponieważ tutaj postanowili nas zaskoczyć super raidsami. Wydawało mi się, że widziałem już jutro Super Spider Tournament. Tak, jutro rusza Spider Tournament. Czy jest tu coś specjalnego? Nic specjalnego tutaj nie opisali. W każdym razie będą super raidsy jednocześnie, co ciekawe, więc jutro będziemy mieć super raidsy. I będą jeszcze drugie super raidsy, które wystartują w niedzielę i to będzie na Fire Knighta, więc podejrzewam, że w niedzielę wystartuje turniej Fire Knightowy. Normalnie super raidsy mamy tylko i wyłącznie przy okazji fuzji, ale tutaj to raczej nie jest przy okazji fuzji, bo zdecydowanie już byśmy dostali informację, że to jest fuzja, skoro miałaby ruszać już jutro. Poza tym to są tylko super raidsy na dwa dungeony, a nie, więc brakuje tutaj smoka, brakuje Ice Golema, więc to taki bonusik, bonusik chyba, no co. To więc tyle mam informacji dla Was, my dalej czekamy na to, kiedy pojawi się ten nowy, duży content. Ciągle czekamy na informacje o nowej fuzji, a może fragmentu fuzji, chociaż pewnie będzie klasyczna fuzja, bo mieliśmy dwie fragmentu fuzje z rzędu, więc pewnie ta świąteczna będzie klasyczna, chyba że mieszana, miejmy nadzieję, że nie, te są najgorsze. No i mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry champion na koniec roku. Dobrze, z mojej strony to tyle. Jeżeli podobało Wam się, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to proszę Was o subskrybowanie, bo to jest najłatwiejszy sposób i darmowy sposób na to, żeby wspierać mój kanał. Ja już się żegnam, życzę Wam miłego dnia. Mówił do Was Samael. Cześć.